Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Najmilszy, trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej się w odwiedzi przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego uczynku. Zaklinam Cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych oraz na Jego pojawienie się i na Jego Królestwo. Głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj. Podnoś na duchu z całą cierpliwością każdym nauczaniu. Oto Słowo Boże. Oto słowo Pańskie.